Witam na moim kanale i zapraszam na kolejne zmagania ze zbiorem kasiory. Dobra, mam nadzieję, że... Kurde, co to jest te trzecie pakowanie? Hangar, nie wiem, wylot, nie wiem jak to nazwać. Gorzej jak to będzie na zewnątrz. To będzie lipa. Ale zakładam, że to trzecie. Bo jak nie, to będzie mi smutno jak zawsze. Bo ja ostatnio smutny człowiek jestem. Kumpel w poniedziałek pracy do mnie. Co ty, że taki smutny jesteś? Ja nie, spok. Nie jestem smutny. Ja nie jestem smutny. Jestem wesoły człowiek. Co mamy się smucić? Nie warto się smucić. Moim zdaniem. Ciekawe, ile przez godzinę uda mi się kasiorki zebrać. 26 tysięcy by było miło. Zobaczymy. Ciągle te emocje. Hoj. Dobra. Aha. Dobra. Wyjeżdżamy. Czyli tak, jeszcze jedno narzędzia. Części silnika, to wiemy gdzie jest. Ale... Narzędzia są tam, dobra. Z grubsza się rozejrzałem już, przypomniałem sobie. Jedziemy zatem. Zrobię tą technikę, co w tamtym odcinku. Przypadkowo odkryłem. Czyli tak, stawiamy towary tutaj. I będziemy pchać towar do przodu. Zakładam, że to jest to, co potrzebuję. Okej. Z trzema jeszcze nie mam odwagi spróbować, ale może, jak nie zapomnę. Na koniec ostatniego odcinku spróbujemy. Może się komuś na przyszłość przyda. Ej. Czemu ja tak zrobiłem? Że to zdjąłem z pale... No w sumie... Przynajmniej nie będę musiał w środku. Tak, nie będę musiał w środku. Jak to tam się mówi? Ktoś, kto chce przechytrzyć system, sam od niego obrywa, tak? Nie wiem, czemu akurat tą paletę drugą wciągnąłem. Kurde. Dobra. No odczep się od tego pudełka. No jaka się przyczepiła? No już mi stąd. No dobra. Jak już tak jesteś przyczepił, to może wyjdziemy w ten sposób. Szybciej miało być. No jeszcze mi się drzwi zamknęły. Kurka wodna. No jedź. Dobra. Jezu, to wyszło. Ale przypuszczam, że w pracy by mnie zwolnili za to. No. Niezła oszczędność czasu. Super po prostu. Pewno ten. Ja nie mogę dwóch palet naraz przepychać. W sensie takim, żeby stawiać je na ten. Tą drugą. Na podłogę.
Czyli powiedzmy, to mi pokazało, że trzech naraz, czyli dwóch luzem i jedną na widłach, czy jak to nam się nazywa, nie przepchnę. Znaczy, było widać, że się da przepychać, ale w pewnym momencie coś się stanęło i źle to wyszło. Dobra, ściągnę z tej półki. Nie będę daleko jeździł. I za to pewnie dostanę 300. Tak, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Może przy odrobinie farta część towaru mi zostanie i w tym samym miejscu dostanę to samo zalecenie. Będzie pięknie. Przy odrobinie farta. O, 400 jednak. A następny rzut robimy gdzie? Na zewnątrz. No to sorry. No to sorry. O, to będzie chyba dobry zarobek. Chyba. Plastikowe i metalowe. Plastikowe, stalowe, dobra. Plastikowe mamy tutaj. Ej. Krzywo podjechałem, kurde. Dobra. A zrzucę tutaj pod drzwiami. Pod wjazdem. O. I idziemy po stalowe. Stalowe są tutaj. Z tego co pamiętam. Ej, tylko one są blisko siebie, kurde. Mogę zahaczyć niestety, bo krzywo podjechałem. Ale może. Dobra, udało się. Jednak tyle odcinków dodało mi w prawe. Chyba. Dobra, teraz z głową to wepchnąć. No i te w ten sposób powinno mi się udać. Chociaż mam wrażenie, że za wysoko to pcham, ale jedzie. Dobra. I robimy kolejny zrzut, taki sam. Tylko może teraz stalowe pierwsze będą. Dobra. Stal, stalówka. Kiedyś był taki film o przekrętach w piłce w polskiej. Piłkarski pokry się nazywał ten film. I chyba tam był właśnie zespół Stal, stalówka. Coś takiego. To chyba 89 albo 90. Po odzyskaniu niepodległości Ruscy się wywalili od nas. I wtedy żeśmy kino robili. W sumie nie wiem, czy w tamtym okresie psy nie powstały. Pasikowski, te sprawy. Okej. Okay. W sumie chyba trzecia, no chyba trzecia część psów wyszła. Ja nawet ten nie obejrzałem. Może wyrosłem. Cement. Tu mamy cement. W sumie nie wiem, czy tak na paletach mógłby cement leżeć, czy nie powinno się go folią owinąć, żeby się nie zsuwał. Ale co ja tam wiem? Cegłówki, cement, chemia. Cement, chemia. A pustaki są? Co?
No dajesz. 10 minut, a ja dopiero 400 zarobiłem. A chciałbym to w dwa odcinki skończyć, czyli w ten i w następnym wielki finał. Aha. Gdy tak krzywo podjeżdżał, to... Kurka wodna. Jak on skręcił. Znaczy ja skręciłem w sumie. W końcu to ja prowadzę. Nie wózek mnie. Coś mi ten towar podbiło jakoś. Okej. Okay. Hej, co tam mamy? Cegłóweczki, kanistry. Kanister to. Jakby nie patrzeć. Okej. Okay. Się wbiłem jak... Nie wiem jak co. Dzik w szkodę. Powiedzenia, które zawsze przekręcam. Słynne z tego. Albo zapominam powiedzonka, albo... Na odwrót mówię. Ale ja już tak mam. Jestem typowym gościem, który jak mówi dowcip, to od razu go pali. Niestety. To też bywa śmieszne, oczywiście. A na tym to polega. Dobra, wbijamy z towarem. Części elektryczne. No weź, otwórz drzwi. Nie wiem, na serio. Jakbym napisał tą grę, to bym ten zrobił tak, żeby te drzwi, których zrzucam towar, były cały czas otwarte. Niestety. Albo mogę z góry sięgnąć, albo tu z końca. Wybrałem, jak widać, koniec. Gdyż ponieważ najbardziej lubię ściągać z dolnej półki. Najgorzej z górnej. Chociaż po prostu trochę dłużej czasu zajmuje, a nie, że jest jakaś trudność. No open. I to mamy ostatnią rzecz, dobra. Nie ostatnia. O cegłówkach zapomniałem. Zaraz. Ja zjebwaliłem. Dwa stalowe wrzuć. Kurka wodna. Co ja zrobiłem? Dwa razy dałem beczki, tak? Ja nie mogę. Jaka lama. Czy się jak damy więcej towaru, to nam nie zaliczy, nie? Trzeba wyładowywać. Jaki ten... Tak to jest, jak się gra i gada. Się nie skupi na robocie człowiek. Jeszcze się drzwi nie otwierają. Nie no. Jak? Gro. Ej! Gdzie ja to zostawiłem? Kurde. To chyba będą trzy odcinki, coś tak czuję. Wjeżdżam, zostawiam towar. Biorę go za dużo. Po prostu fenomenalnie dzisiaj idzie. Mamy czas. Znaczy mam tylko godzinę na nagranie odcinka. Znaczy w sensie godzinnego.
tutaj mamy dwie palety. Bo tak trzeba. Super. O, nawet trzy. Kurka wodna. Co ja zrobiłem, że pomyślałem, że to trzeba dwie. No, szkoda, Jaś. Wszystko po jednej sztuce, no. Nie wiem, czy by nie było szybciej zrestartować to. Powiem tak. O, na szczęście. Nie no, za dużo się ich przyczepiło. Szkoda, Jaś. Na serio, szkoda. Mam nadzieję, że te stalowe się odczepią. Jakoś. Jakoś. No odwal się od tego jednego, no. Co za gra. Dobra, chyba odpadło. Chyba. Nie no, już bym skończył załadunek, już bym kolejną pakę ładował. Zrobiłem błąd, no i cóż. Z tym. Takie życie, no. Tylko czas straciłem. Tak specjalnie ujechałem, żeby być może się podczepiały te. Szczepiły się teraz te, ja nie mogę. Zdecydowanie dzisiaj nie jest mój dzień. Na ten tytuł chyba. Nie wiem. Mam nadzieję, że to się naprostuje jakoś samo tutaj. Dobra. Tylko boję się, że tamto, co stoi bokiem, to mi tego nie zaliczy pewnie. Ale se roboty narobiłem. To lepiej nie gadać. Jest okej? Okay. Jest okej. Okay. Czy jest daleko od okej? Okay? No ale cóż. Jakoś wybrnę z tej sytuacji. Nadzieję taką mam. Przegiąć. Cement. Chyba się udało. Ej, elektryka i kanistry, dobra. Serio, se wydłużyłem na maksa.
jakieś szczęście. Najgorzej, że po 2 sztuki tamtego towaru oddałem niepotrzebnie, kurde. Reszta to już by przeszła. Serio? Jeszcze cegłówek nie mam? To nie fajnie. Już myślałem, że koniec. Cegłówki. No możliwe. Całkiem możliwe. Przewrócone, ale zaliczone, tak? Co teraz? No dobra, plastikowe i stalowe. Już zrobię to. Jak już tam mam. Tylko pytanie. Czy tam nie siedzi za dużo towaru? Co tu jest? Co się stało? Nie no, jest to. Dobra, walić to. Idziemy na nowo. Potem się okaże, że mi tego nie zaliczy. Kanister, cement. O! Sól drogowa? Ale to jest... Mam nadzieję, że tam w tym drugim załadunkowym miejscu, a nie gdzieś na zewnątrz. To jakoś tak dziwnie. Czas nie, dobra. Czyli za to powinniśmy dostać 350? Może. Kanister, kanister. A sól drogowa jest, to są 2 sztuki, okej, a to jest 3. Ta. 26 000, żeby było. 23 minuta, to jest ta 4 praktycznie. Co ja zarobiłem? Ciekawe, że te palety się przyklejają do siebie. Co potem powoduje? Przepiła się fajnie. Najgorzej, że jak z takiego ujęcia w ogóle nie widać, czy mam wyrównane, wypoziomowane te... Nie wiem, ja to rogi nazywam. Widły. O. Dokładnie, to pewnie widły się nazywa. Dobra, w każdym razie lecimy po sól. Tu widzę na górze jedną. Tutaj druga na dole. Okej. Zakładają, że to jest sól. Dawno nie przewoziłem, kurde. No chyba sól. Ta.
król naszej ziemi. Czy jakoś tak? Sól naszej ziemi, to chyba u nas to ten, na wieliczkę się tak mówiło. Ale jeszcze mamy jedną tą kopalnię soli. Ponoć dobrej soli. No tak jakoś się utarło, że taka najlepsza to ponoć jest sól himalajska. W jednym miejscu wydobywana na świecie. Gdzieś tam w okolicach Tybetu, czy coś, nie? Chyba, że się reklamówek naczytałem. Ale też jest jakaś polska sól, dobra. Oczywiście nie pamiętam. O czemu miałbym coś polskiego pamiętać? Zgodnie z przysłowiem, sól zachwalić się swojego nie znacie. W każdym bądź razie ostatnia sztuka. I mam nadzieję, że będzie 23500 na przykład. O, to by było ładnie. No, blisko. Co teraz? Na zewnątrz. Na zewnątrz. Kurde, 3 razy w tym samym miejscu. To będzie 100, to nie chcę. Szkoda czasu. Najlepiej tak za minimum za 400. O, to powinno być dobre. Jak się nie pomylę. 2 elektryczne. Tolsy. Części silnika, ok, czyli zasadniczo wszystko z tej półki tutaj. Z rogu. I to jest dobre zamówienie, bo wszystko mamy pod ręką. Jedynie części elektryczne mogą sprawiać mój problem, bo są na górnej półce, a ja nie lubię, jak wiemy, górnych półek. No ale cóż, trzeba się polubić. Ale tylko ilości towaru nie pomylić znowu. Pewnie, bo w tamtym odcinku dosyć sprawnie to szło. No i weszło. Części silnika i ten, dobra. Części silnika, jak wiemy, są w tym drewnie. Chociaż wolę do tych dwóch podjechać. Jak są 3 upchane. Bardzo upchane, to może to spowodować, że 2 podniosę, albo mi się zsunie towar. Wolę nie ryzykować. Okej. No, to teraz będzie ciekawie. Bo one są bardzo blisko siebie. A my spróbujmy. Znaczy zróbmy, nie spróbujmy na co. Dobra, wyjazd. Okej. Pchajmy ten wózek. W sumie nie muszę aż tak daleko. Co nie znaczy, że mi się drzwi nie zamkną. Dobra, zamknęły, ale było gites. Ostatnią sztukę pojadę tu na koniec.
to samo by wyszło, jakbym tam podjechał, manewrował, podjeżdżał do góry, potem opuszczał. Ale tu po prostu mi wygodniej. I za to ile będzie? 350 czy 400? Wygląda na jakieś 350. Kurde no. Serio? Na 300? Na zewnątrz? Ty. Co prawda tak leciutko za drzwiami na zewnątrz, ale mimo wszystko. Dawaj jeszcze 2000 chciałbym zarobić dzisiaj. Nie no, nie do zrobienia. 2000. Jeszcze nie mogę fajnych zleceń wylosować. Super. Każda cenna sekunda leci. Co on tam się tutaj tak striggerował na zewnątrz? Ej, to będzie... Coś będzie. Sól drogowa, tak? Kanister, czyli coś, co robiliśmy. I za to było 300 chyba. Takie za 700 czy coś dostawać. Ja się przykleiłem. Dobra. O, dużo widać. Za nisko puściłem. Dobra. Nie skleiło się o dziwo. Aj, droga sola. Sola. Wiedzą, że dzisiaj motywem przewodnim będzie sól. I pomylone ilości towaru w postaci beczek stalowych i plastikowych. Tej półki dla odmiany. No. Zaczepiłem prawie. Nie w tą stronę. Ale to była ściana w sumie. Też towar za... zahaczam. Blisko. No kuźde no. Serio. Najbardziej irytujący element w tej grze to te drzwi się zamykające.
co, pewnie 300 będzie. Fajnie by było 350, no cóż. Jest jak jest. Teraz, żeby się coś dobrego wylosowało. Nie wylosowało. Kurka wodna, no. Ale nie. Kolejne 300, nie, no spróbujmy coś. O, o. Tylko pamiętaj, że po jednej sztuce, Stefan. Pamiętaj. Są kanistry, dobra. To jest dobre. W miarę dużo tu zarobimy. Chyba. Tylko żeby się nie pomylić. I dobrze wjeżdżać. Cement jest obecny, dobra. Spróbujmy to zrobić szybko i sprawnie. Szybko, ale bez pośpiechu, jak to mówią. Starzy górale. Aj, te beczki. Te beczki jakby tak w realu stały na takiej palecie, to by nie było bata. One by spadały z niej. Jakby tak były tylko postawione, moim zdaniem. Grawitacja to suka, jak to mówią. Tak słyszałem przynajmniej. Dobra, wyciągnijmy ze środka zatem. To, że tam spadły, to już nieważne. Raczej tamtędy nie będę jeździł. Ej, co ja zrobiłem? Ale lipa. Wykrzywiłem sobie ten. Dobra. Potem bym wjechał, nie widziałbym tam w środku, jak towar, jak te widły wyciągnąć. Dobra. Trzeba przyznać. Nie, no źle jest, tak powinno być. Że idzie w miarę sprawnie, sobie nie zapeszać. O, nie będę to uwierzał przecież. A pustaki to skąd wezmę? Jak nie stąd? Jeszcze krzywo najechałem, kurde. Krzywo się najedzie, krzywo się postawi. Krzywo będzie się popychać, krzywo będzie towar wjeżdżał. I może być tragedia. Wiadomo, można jakby o ścianę sobie to naprostować, ale zaryzykuję. Części elektryczne, cegłóweczki. Cegłówki to pamiętam, gdzie stoją, czyli tutaj. Jeszcze chemia i elektryka, tak? Za wysoko. Tak powinno być chyba ok. Chemia, chemia.
Chemia. Dobra. Przyrypałem. Na serio? Tak, chemia, dobrze. Nic nie pomyliłem. Dobra. I jeszcze tylko elektryka. Cieszymy się z wypłaty. Tylko elektryka. Jak dobrze zaparkuję. Bo to... Ajajajajajaj. Kurka wodna, ja to kierowca bombowca normalnie. Ewentualnie jak słoń w składzie porcelany. Jak nie podjadę równo, to ściągnę dwie na raz albo w ogóle nie ściągnę. Tu trzeba delikatnie jak nie wiem. Aha. Zawsze się wykręcam, widzę. Ale nic. Udało się. Szkoda, że nie mogę jechać i jednocześnie opuszczać, gdyż muszę palce odrywać od gazu. Dobra. 500. I to jest dobre. Stalowe. Ale tam coś zostało chyba, nie? Ta, cały towar został, kurde. Aj, co tam dalej? Przydałoby się jeszcze raz takie zamówione. No proszę bardzo. Normalnie dzień dziecka dzisiaj. Znaczy w tym momencie akurat. To zacznę klasycznie od kanistrów. No, to za to jakby znowu wpadło 500. To by było pięknie. To chyba muszę tak wybierać, żeby tylko to mi ten jakby realizować. Tak mi się wydaje. Cement jest, nie? Jest. Pustaki te są. Dobra, to zacznę tym razem od pustaków. Co w razie czego jak ściągnę więcej beczek, to nie będzie mi przeszkadzać. Się, że za blisko stanąłem. W sensie, za blisko towar drzwi zrzuciłem mi fiknie. Ale na szczęście nic się takiego nie stanęło. Dobra. Za bardzo wykręciłem. Czy uda się je czysto wyjąć?
trochę przesunąłem, ale... Ale jest gites. Aj, gites, gites. Gites majonez. No, Szczepan. Chemia. Chemia. I widzę, że może zrobimy. Zaryzykujemy troszeczkę. Postawmy to tutaj. Całkiem przypadkowo się składa, że części elektryczne są nad chemią. My. Powoli. Otwieraj. Okej. Jak to mówią? Kolejne 500 za nami. Tak. Oto się rzeczy. Lecimy od nowa. Jestem, jaka jest szansa, żeby cały czas te zlecenie za 500 wypadało. Ja chcę te zadanie tutaj, zlecenie w sumie. No szef da. W sumie sami jesteśmy sobie szefem chyba, skoro magazyn sami kupujemy. To nie będzie 500, ale już i tak czasu coraz mniej. Dwie części elektryczne, części ten, dobra. I wszystko z danego rodzaju. Bez chemii, bez ten. Dobra, spróbujmy tak. Wiem, że krzywo. Ale może się uda. Dobra. Ta, części silnika i części elektryczne, no części silnika to mamy tutaj. Oczywiście wykręciłem tu, gdzie są trzy sztuki, a za mną są dwie, które łatwiej wyciągnąć, a trudno się mówi.
środkowy. No dobra, tak mi się wykręciło. Co zrobię? Muszę prosto podjechać i dobrze wyjechać. Bez zakręcania. Super. Wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Ale... nie jest tak źle, aczkolwiek... jak ja to mówię, widły przekręciłem. Do góry troszeczkę. Żeby mi się wyciągnęło. Teraz nie mam pojęcia, czy wypoziomowałem, czy nie. Chyba trochę za bardzo. Dobra. Jest okej. Bardziej tak. Mogę z tymi drzwiami, na serio. Szkoda, że za to 500 nie wpadnie. Ej, 300 za tyle? To ja bym w ogóle to olał. To chyba 26 będzie ciężko dzisiaj zrobić. Trochę sknuciłem na początku, czas straciłem. Jeszcze się nie chcę wybrać, to fajne. No daj te fajne, daj. Mózek nie będę patrzył. No, nie mogę się nie spojrzeć. No jak ja hamowano. Tak. 3 sztuki. Za 100. Nie no. Mam jeszcze 6 minut. Jaki ten... Żałosny... Żałson. Żałson. Nie no, dzisiaj nie jest mój odcinek. No co nie? Nawet tutaj nie ma nic w obrębie. Dobra. Już szkoda czasu. Ale jeszcze się nie poddaję. Niech będą 6 tych. Dobra, jadę to. Trudno. Ale to będzie 300. Kurde, nie. Niech to będzie chociaż 400.
Teraz nic nie będzie. Tak będę wybierał. Kurde. Tam to było dobre chyba. 6 sztuk, dobra. 6 to chyba powinno być 400. Chyba. Będzie blisko 26 tysięcy, ale nie będzie to 26 tysięcy. Niestety też. Dwa narzędzia, co? Ale i teraz dwie części silnika. Czy ich tu nie było jakoś bliżej? Nieważne. A dobra. Ważne to to, że możemy stąd wziąć. Nic mi się nie przyczepi. Te cudaki ostatnie. Bo mam za dużo czasu, to zróbmy tak. Mam za dużo czasu. Ale jak się uda, to będę miał dużo czasu. Tylko weź tu z dwoma sztukami sieć. Dziękuję. Dobra. 25,750. No cóż. 59 minuta. Dzięki zatem za obejrzenie tego odcinka. Początek był obiecujący, potem była padaka. Końcówka wydaje mi się, że troszeczkę nadrobiłem, no ale jednak zakładanego celu 26 tysięcy nie zrobiłem. No i inna sprawa, że przypuszczam, że kolejny odcinek w przyszłą środę będzie już ten finalny, gdzie zdobędę 100% z tej gry. Zatem widzimy się, czy tam słyszymy się w kolejną środę albo na jakimś innym odcinku na moim kanale.